Cześć wszystkim, z tej strony Czuprynna. W dzisiejszym filmiku chciałbym dla Was przeanalizować niektóre sytuacje z meczu Virtus Pro kontra Team Liquid. Tak więc przejdźmy do pierwszej sytuacji, którą chciałbym omówić. Virtusi na pistoletówce zagrali fajną pułapkę na środku, która im akurat doskonale wyszła. Tas i Snax ustawili się na blisko w obu rogach po przeciwnych stronach. A Neo stanął w łączniku w taki sposób, że widział przeskakujących bramę przeciwników. Dzięki czemu mógł dać informacje kolegom, aby ci przygotowali się na wbite. W ten sposób Neo zwracał na siebie uwagę, a Amerykanie nawet nie wpadli na myśl, że za rogiem mogą stać jeszcze inni przeciwnicy. Warto również zwrócić uwagę, że to zagranie było dosyć ryzykowne, z tego powodu, że Virtusi kompletnie nie mieli patrzonego Matrixa. Gdyby tylko ten atak został przeprowadzony bardziej od strony Matrixa, to Virtusi byliby zamknięci i ta runda mogłaby zupełnie inaczej się skończyć. Podejrzewam, że Polacy zagrali w taki sposób, bo przeglądali wcześniejsze mecze graczy Liquid i zaryzykowali, że znowu to samo zagrają. Ale to już tylko moje małe rozmyślenia. No i mamy kolejną rundę. Neo postanowił, że dojedzie Matrixa, ale zaraz wam wytłumaczę, dlaczego chciał to zrobić. W tym momencie rzuca flesza za siebie, odbijając go od ściany z naprzeciwka. Po to, aby w razie raszu terrorystów zyskać nad nimi przewagę. Żadnego przeciwnika nie zauważył, więc powoli i ostrożnie dojeżdżał dalej. Na pewno musiał dać informację swoim kolegom, że środek wydaje się czysty i raczej rywale są pod bombsite'em B. I właśnie dlatego Taz zrotował z okolic łącznika od strony A aż na bombsite B. W ten sposób Amerykanie byli całkowicie zamknięci. Neo kontrolował środek z bardzo daleka i w razie powrotu terrorystów pod A zrobiłby spory zamęt i momentalnie dałby informację, że przeciwnicy się wracają. Kolejna runda szybko przebiegnie, więc będzie zrobiona w zwolnionym tempie. Terroryści ustawiają się na zeskoku, aby zaraz z niego zeskoczyć. I tutaj fajna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to zachowanie Snaxa, który w momencie, kiedy zobaczył przeciwników, wycofał się troszeczkę do tyłu. Tym samym zmuszając przeciwników na głębsze wejście w jego stronę. Również zmusił terrorystów do większego skupienia się na nim. I właśnie w tym momencie Taz mógł wyskoczyć z okna i strzelać rywali po plecach. Dzięki temu, że Snax lekko przeczekał, nie stracił głupio broni, a we dwóch na skrzyż bez problemu zabili swoich przeciwników. No i mamy kolejną rundę. Tym razem gracze Liquid wchodzą długo pod bombsite B. Pasza zdecydował się na zagranie z zaskoczenia. Poprosił Białego, aby ten go podsadził na podest. I w taki sposób lekko zaskoczył rywali, bo zabił jednego z nich. Może full control mu nie wyszło, ale i tak było nieźle. Od razu po tym, jak Pasza padł, Biały postanowił zmienić swoją pozycję. Już mówię wam dlaczego. Przeciwnicy powinni się domyśleć, że ktoś Paszę musiał podsadzić. Więc podejrzewają, że Biały będzie stać właśnie w tym rogu, gdzie był wcześniej. Jednak Paweł ich przechytrzył, bo ustawił się przy kasztanie. I spójrzcie, jak wyskakuje Adren. Pewnie nie zwróciliście nawet na to uwagi. Dlatego pokazuję wam akcję w zwolnionym tempie. Widzicie, jak Adren wyskakując patrzy się od razu na lewo? Dokładnie w tamten ruch, gdzie powinien stać Biały. Mocno się zdziwił, jak Paweł był obok niego. Następną rundę gracze Liquid znowu idą pod bombsite B. Tym razem zdecydowanie później, bo w ostatnich sekundach rundy. Na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę. Biały został wcześniej podsadzony na kasztan i stał tam przez bardzo długi czas, czekając na wyjście terrorystów długu. I właśnie Hiko w czasie tej rundy rzucił mołotowa na kasztan, który jest bardzo łatwy do rzucenia, ale jest bardzo przydatny. Stanął w rogu i celował w taki punkt. Wydaje mi się, że rzucał to na oko. I dzięki temu mołotowi definitywnie zmusił Białego do zmiany pozycji. A sami pewnie dobrze wiecie, że jest to bardzo wygodna pozycja do krycia długi. Mamy następną rundę. Neo po raz kolejny idzie na Matrixa. Jeśli pamiętacie, to w drugiej rundzie dojechał go i dzięki temu Virtusi mieli dokładne info, gdzie znajdują się przeciwnicy. Zrobił tak jeszcze w dwóch innych rundach i znowu postanowił zrobić to samo. Wychylił się za WP, a że nikogo nie widział, to zaczął podchodzić do przodu, zajmując sobie powoli teren. Jednak nie zdawał sobie sprawy, że Hiko go przechytrzył i czeka on na Filipa za tym rogiem. Dokładnie można to zrozumieć w taki sposób, że widząc wcześniejsze zachowania Neo, Hiko postanowił go zaskoczyć. I chciałbym tutaj wspomnieć, że nie warto jest robić takich samych zagrań więcej niż 2-3 razy na mecz, bo zwyczajnie przyzwyczajicie przeciwnika do tego zachowania i bez mniejszych problemów rywal was przechytrzy. I przechodzimy do ostatniej akcji. Virtusi idą pod Matrixa i chcą go przejąć. Biały rzuca świetnego smoka, ustawia się i celuje. Smok ten spada właśnie w tym miejscu i ma za zadanie wyeliminować ewentualnego przeciwnika z walki. W tym momencie Virtusi wpadają Matrix na pełnej i sprawdzają każdą pozycję łącznie ze schodami. Gdyby ten Matrix był patrzony przez dwie osoby, a jedna stałaby w miejscu, gdzie wybuchł smoke, to bez mniejszych problemów powinni zabić jednego rywala, który pozostałby bez pomocy. Jeżeli spodobał Ci się filmik i chcesz być na bieżąco z nowościami,
kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, polajkuj profil na Facebooku i dołącz do grupy Steam. Do następnego razu. Cześć!